witam w chłodny, ale wiosenny dzień. Dzisiaj może potraktuję Państwa nie za bardzo po przyjacielsku, ponieważ chciałabym, żebyście Państwo nie tracili po prostu czasu siedząc przed telewizorem i oglądając jakieś piękne widoki, ale żebyście Państwo się czegoś nauczyli, żebyśmy zrozumieli pewne zjawiska przyrodnicze, które przecież są w naszym otoczeniu i nas dotyczą bezpośrednio. Co to znaczy wiosna dla roślin? Pokazywałam pień buka. Chodziło o to, żeby pokazać, jak ten buk jest zabezpieczony przed mrozem, bo wtedy była zima, i w jaki sposób, czym on się różni generalnie od na przykład sosny, świerka czy dębu, jeżeli chodzi o korę. A dzisiaj zastanowimy się nad tym, do czego służy pień o tej porze. Cały pień, wnętrze tego pnia, środek, jak jest ten pień zbudowany i właściwie po co on jest. Zaczniemy od gleby. Gdybyśmy wzięli na przykład ziemię w garści, tak jak ona tutaj jest, o, byśmy ją dosyć zgięli, patrząc, czy ona ma wilgoć. Jeżeli ona się tak zachowuje, to znaczy, że odpowiemy sobie na kilka pytań, które nas nurtują. Po pierwsze, jest widać to gleba żyzna. Po drugie, zawiera tyle wilgoci, choć jest na górze, że się ta gleba nie rozsypuje. A po trzecie, gdybyśmy zobaczyli, z czego ona jest zbudowana, to ho-ho, każdy człowiek by się zdziwił. Otóż ona ma niewiele elementów mineralnych, czyli niewiele piasku, niewiele ziemi, natomiast bardzo dużo części organicznych. Czyli ten buk i ten z tyłu za mną okazały wielkie, nie bez podstawy się usadowiły tutaj, nie bez podstawy takie piękne okazały wyrosły. One mają po prostu ziemię żyzną, a tę żyzność daje tutaj pewne zjawisko koloidalne, czyli tworzą się tutaj z tych szczątków organicznych, które tutaj się znajdują, tworzą się jak gdyby otoczki galaretowate naokoło niewielkiej ilości tego piasku, jaki tutaj jest, i one tworzą koloid. Koloid, czyli taki żel jak gdyby, który zatrzymuje wodę, nawet wtedy, kiedy deszcz nie pada przez dłuższy czas, i umożliwia chwytnikom mchów i drobniutkim włośnikom, czyli korzeniom roślin wyższych, do pobrania stąd wody. Przecież wiosna to jest wzrost, a jak wzrost, potrzebna jest woda. Czyli im mamy bardziej organiczną ziemię, a mniej tej ziemi mineralnej, tym łatwiej włośniki stąd mogą sobie wybrać wodę. A dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ gleby są różne, a my znamy na przykład gleby słabe. Piaszczysto-gliniaste, słabo-gliniaste, słabo-piaszczyste. To są wszystko gleby, które nie mają tak dużo szczątków organicznych, żeby zatrzymać wodę i stworzyć ten koloid. Bo tylko dzięki tym koloidom można wybrać to, czego roślina potrzebuje. A czego roślina potrzebuje? Potrzebuje przede wszystkim podstawowych składników w postaci jonów. I w tym koloidzie są właśnie jony potasu, wapnia, magnezu, żelaza, czyli tych podstawowych makroelementów, które my dosypujemy w ogrodzie do swoich uprawianych przez nas roślin, a w przyrodzie przyroda sama sobie to tworzy. Czyli pod tym drzewem przez wiele, wiele setek lat liście się rozkładały. I ta próchnica powstała właśnie z rozkładających się z liści, pomijając to, że tutaj jest w ogóle wilgotny teren, więc już ten buk osadził się w korzystnym miejscu. A na przykład w naszym ogrodzie mogą być gliny spiaszczone. Gliny mają z kolei iły i te iły też robią koloidy, w których są właśnie kationy. Kationy, aniony, czyli rozbite związki w postaci przyswajalnej, czyli jony z ładunkami dodatnimi i ujemnymi. I one w postaci jonowej krążą, a nie w postaci na przykład siarczanu magnezu albo na przykład węglanu wapnia. One są rozbite w postaci jonowej i dzięki temu osmoza powoduje, że one się dostają do korzeni.
doszliśmy do tego, że włośniki z roztworu koloidalnego w glebie potrafią wybrać wodę z podstawowymi składnikami mineralnymi w postaci jonowej. Co się dalej dzieje? Otóż wiosną, wczesną teraz, kiedy zaczynają się budzić pączki liściowe, jest trudno wciągnąć w to inne zjawisko. Tutaj pozostaje tylko pień pełen wody, włośniki, które tę wodę pompują, bo przecież trzeba ją wypompować na wysokość 40 metrów. 30-40 metrów, tak jak w naszej strefie klimatycznej. I proszę sobie wyobrazić, że to potrafi zrobić parcie korzeniowe. Czyli te włośniki podają do korzeni, a korzenie działają jak pompa. Wtłaczają wysoko, wysoko do góry wodę. Dlaczego mogą tak ją wtłoczyć? Ponieważ w cewkach wewnątrz drewna jest bardzo dużo wody. Pień jest pełen wody. Myśmy specjalnie przecięli taki jeden pieniek, żebyście Państwo zobaczyli teraz, jak to wygląda. Otóż ten najstarszy jest w środku przyrost, a te drewno rośnie na grubość, więc cały czas tutaj przyrastają nowe części. I proszę zobaczyć, że jeszcze do niedawna był mróz. To już jest mokre, odtajało i jest pełne wody. Drewno potrafi w cewkach mieć nawet 60% wody, natomiast środek jest jeszcze bez wody. Jeszcze do środka woda nie dotarła. I parcie korzeniowe pcha wodę do góry wąskimi rurami, czyli naczyniami. I te naczynia mają ścianki porobione w dziurki albo w takie przegródki, żeby się kontaktować z pozostałymi tymi naczyniami i żeby tymi rurami, jak kapilarami, wciągać tę wodę na coraz to wyższe piętra, aż do samego wierzchołka. Zaczynają się budzić pączki. Pączki potrzebują wody. Oczywiście drzewo doskonale wie, kiedy te pączki mogą zacząć funkcjonować, bo przecież drewno reaguje odrobinę wcześniej. I te naczynia, gdybyśmy takie przeanalizowali, to one będą od dołu do góry szły kapilarami, jedna w drugą. I tutaj w tych strzępach widać, prawda, o takie najmniejsze fragmenty tych naczyń. Naczynie ma szerokość liczoną w mikronach. Ale kiedy te pączki powstały? Czy Państwo myślą, że te pączki powstały teraz? Nie, nie. One powstały, przez całą zimę one powstawały. Stworzyły się w jesieni, wtedy kiedy roślina miała bardzo dużo jedzenia, odłożyła zapasy w korzeniu, właśnie tam w tych przestworach, w takim miękiszu, w którym zapasy są, żeby się teraz mogły te pączki rozwinąć. Pączki dostały tyle, ile im potrzeba do tego pierwszego rozwoju i pączki mają łuseczki, które zapobiegły ich zamarzaniu zimą. Czyli w zimie tutaj powoli procesy zachodziły, bardzo powoli, bo w niskiej temperaturze to się dzieje powolutku, ale pączek w środku nie zamarzł, ponieważ łuski chronią ten pączek. I gdybyśmy teraz rozebrali te łuski z tego pączka, to byśmy zobaczyli, że one się robią przeźroczyste, że one do tego pączka, do środka dostarczają światła. Najpierw one ogrzewały, miały między sobą, kolejne łuski miały troszkę powietrza, a więc izolowały dobrze ten pączek, a teraz pokazują pączkowi, jest słońce, budź się śpiochu i rozwijaj liście. No i takie budzenie będzie trwało w tej chwili przez jakieś półtora miesiąca, sądzę. Na pewno przez cały kwiecień do połowy maja, bo po połowie maja dopiero te delikatne liście się zaczynają rozwijać. Roślina jakby wiedziała, że one są tak napełnione wodą, 90% wody, i tak delikatne, że one nie wytrzymają żadnego przymrozku. A jaki ma w tym interes roślina? Żeby te liście zaczęły swoje dzieło. A jakie to dzieło? To jest właśnie transpiracja, czyli parowanie. I transpiracja powoduje już potem
podciąganie tej wody. Czyli część wody paruje, ale cały czas ten słup jest podnoszony tej wody do góry, dlatego że jak jej ubywa, to się, no mówmy kolokwialnie, robi się, załóżmy, podciśnienie i ta woda podchodzi, ale to zaledwie 20% wody. Reszta wody i tak różnymi sposobami cały czas podchodzi, ponieważ roślina, na przykład taki buk, traci dziennie no mniej więcej 60 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni korony. 60 litrów. Czyli proszę sobie wyobrazić, ile takie drzewo musi podać tej wody. To są całe hektolitry wody. I po prostu te korzenie muszą spełnić to swoje zadanie. Nie wszystko ludzie rozumieją. My wiemy, że 20% wody, którą roślina zużywa, jest wyparowywane i pobierane z dołu dzięki transpiracji, a gdzie reszta tej wody, gdzie 80%. Parcie korzeniowe jest dobre tylko wczesną wiosną, a potem dochodzą do tego takie zjawiska jak dyfuzja, osmoza, które pomagają tej pompie drzewa utrzymać wilgoć w całej roślinie.